niecały miesiąc do euro. Jakie przewidywania? No mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić, to po pierwsze, a co do wyników, to dużo zależy od tego, jak trener Smuda zestawi środek obrony i jeżeli uda mu się zestawić ją dobrze, to myślę, że mamy szansę wyjść z grupy, a później to już los pokaże, na kogo trafimy i czy będziemy mieli dalszą przygodę. Na pewno wyjście z grupy jest w naszym zasięgu, ale dużo będzie zależało, tak jak już mówiłem, od tego, jak nasza obrona zagra. Dobrze zestawiona obrona. Co to znaczy według pana? Patrząc na tych zawodników, których powołał, no to myślę, że dużo zależy od tego, w jakiej formie będzie Perkis, bo to jest taki, można powiedzieć, zawodnik z doświadczeniem międzynarodowym. Co prawda nie reprezentacyjnym, bo zbyt wiele meczów nie zagrał, ale grał w niezłej lidze francuskiej, więc tutaj na pewno dużo będzie zależy od tego, jakiej będzie formie i czy w ogóle będzie mógł grać. No i będzie musiał trener znaleźć kogoś mu do jakiegoś partnera, który będzie się z nim dobrze czuł, bo to jest taka pozycja bardzo istotna, a mam wrażenie, że tam mamy największe właśnie problemy. Też lewa obrona, Benisz, który przez cały rok nie grał, więc nie wiemy, w jakiej jest formie. Z tego, co mi mówił ostatnio ten Smuda, to mówił, że na pewno będzie w dobrej, więc wierzę w to, bo jak nie, no to zostaje Kuba Wawrzyniak, który według mnie jest zmęczony i psychicznie, i fizycznie, więc też nie wiem, w jakiej będzie formie. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o bramkę i formację ofensywne, o pomoc, środek pomocy, to myślę, że nie mamy problemu. Prawa obrona, wszyscy wiedzą, że to jeden z najlepszych. Napastnik też chyba. Oczywiście i tak samo Robert i Łukasz pokazali w Bundeslidze, są w świetnej formie. Jeżeli podtrzymają taką formę, no to na pewno będziemy mieli dużo radości i pociechy właśnie z ich gry. Natomiast no, środek obrony, to jest chyba, a to jest newralgiczna pozycja, bo jeżeli tam się popełni błąd, to wiadomo, że później jest bardzo ciężko. Jasne. A proszę im powiedzieć, Koko Euro spoko. Jakie odczucia? To znaczy przede wszystkim szkoda mi tych pań, bo tak ostatnio wszyscy się na tych paniach... Jarzębiny. Dokładnie, strasznie można powiedzieć jadą po nich, a myślę, że te panie nie spodziewały się, że coś takiego je spotka. Ogólnie rzecz biorąc to wolałbym, żeby był inny utwór, choćby dlatego, że gdzieś tam utrwali się takie nie najlepszy stereotyp o Polakach. Ja bym chciał, żeby jednak nas kojarzono z nowoczesnym narodem, a wiadomo, że te panie w jakiś sposób no gdzieś tam te stereotypy będą utrwalać, więc wolałbym, żeby to był inny, natomiast głos ludu był taki, wygrały i teraz trzeba to uszanować, a nie w jakiś sposób im uprzykrzać życie, bo na pewno nie zdawały sobie sprawy, na co się piszą. Jasne. Ostatnie pytanko. Jak pan ocenia zakończenie ligi? Śląsk mistrzem, spada ŁKS Krakowia, czyli tak jak wszyscy się spodziewali? To znaczy myślę, że jeśli chodzi o spadek, to mimo wszystko zaskoczenie. Krakowia jest zespołem, który ma dość duży potencjał finansowy, organizacyjny, piękny stadion, wielu kibiców, więc tutaj na pewno wszyscy w tej połowie Krakowa, która kibicuje Krakowi, liczyli na coś więcej, na co najmniej środek tabeli, a może nawet na grę o puchary. Rzeczywistość okazała się brutalna. ŁKS wiemy, jakie miał problemy organizacyjne, więc tutaj Piotrek chciał dokonać cudu, nie udało mu się i ŁKS Łódź spadł. Co do mistrza, to na pewno gratulacje dla trenera Lęczyka, dla zawodników, bo po 30 paru latach mistrz wraca do Wrocławia i jest to zasłużony mistrz. Natomiast mam takie wrażenie, że przede wszystkim zawiedli ci faworyci, czyli Lech, Legia, Wisła, bo to są zespoły, które mają większy potencjał niż Śląsk Wrocław, ale nie umiały tego potwierdzić na boisku i Śląsk z Ruchem, można powiedzieć, są tymi wygranymi tego sezonu, bo to są zespoły, które zajęły pierwsze, drugie miejsce i na pewno nikt przed sezonem ich na takich pozycjach nie widział, więc na pewno duże brawa dla trenerów, Ornalika, Lęczyka, dla zawodników, którzy dokonali tego sukcesu, a gdzieś tam, można powiedzieć, na pewno dużo gorzej to wygląda, przede wszystkim w Krakowie, bo nawet nie ma pucharów europejskich, więc to jest dla takiego klubu duże rozczarowanie. Sam się zastanawiam, jak Jacek i Piotrek poskładają ten zespół, ale na pewno Wisła Kraków jest wielkim klubem, więc prawdopodobnie wróci znowu na swoje miejsce. W Poznaniu, w Warszawie też mogło być lepiej, ale są chociaż puchary europejskie, jest Puchar Polski w Warszawie, więc nie było tak źle, była niezła gra w pucharach europejskich. Nie ma tego najważniejszego mistrzostwa, ale tak jak powiedziałem, piłka nożna ma to do siebie, że tylko jeden może być mistrzem i w tym roku jest Śląsk. Myślę, że zasłużenie, bo zdobył najwięcej punktów też, jakby nawet, może nie zawsze grał pięknie, bo Śląskowi często się zarzuca to, że grał
taką wyrachowaną piłkę, czyli dobrze się bronił, szukał szans w kontratakach, miał piekielnie mocne stałe fragmenty gry, zresztą to samo ruch. A te drużyny, które były faworytami, jakby troszeczkę nie doceniły tego elementu i Legia, Wisła, Lech zupełnie nie doceniły właśnie stałych fragmentów gry, które moim zdaniem w dużej mierze dały mistrzostwo właśnie Śląskowi, a wicemistrzostwo Ruchowi Chorzów. No właśnie, czy wobec tego, że mówi pan, że Śląsk zasłużenie wygrał mistrzostwo, tak? Na dwie kolejki przed końcem to Legia była liderem i wszyscy wskazywali Legię, tak? Na totalnego mistrza. Czy można powiedzieć, że Śląsk to zasłużone mistrzostwo Polski? Tak naprawdę na samym końcu tylko wygrane, tak? To znaczy nie, no tych wygranych było najwięcej, albo punktów było najwięcej, dlatego mówię zasłużone. Nikt nikomu nie oddał, jeżeli by na przykład mecz z Wisłą, a widziałem ten mecz, był w jakiś sposób ustawiony, no to bym powiedział, że może niezasłużone, ale Wisła zagrała na ile mogła najlepiej. Śląsk wygrał ten mecz, więc jak najbardziej zdobyli najwięcej punktów, więc jak najbardziej zasłużone. Nie wiem, czy... No na pewno Śląsk nie grał najładniej. To nie można tego powiedzieć o Śląsku. Było kilka fajnych spotkań, gdzie Śląsk zagrał bardzo dobrze, ale w przeciągu całego sezonu na pewno nie był to zespół najładniej grający. Ale w piłce liczy się nie to, kto najładniej gra, tylko kto zdobył najwięcej punktów. Śląskowi się udało to zdobyć. Nikt się nie położył, nikt nie oddał im punktów. Dlatego mówię, że zasłużone mistrzostwo. A to, że Legia, Lech czy Wisła pokpiły sprawę, to jest ich wina i nie można winić za to Śląska Wrocław, tylko trzeba im gratulować, bo zdobyli coś, co nie jest łatwe, bo tylko jedna drużyna zdobyła mistrzostwo co roku, a jest 16 chętnych. Dzięki.